Ej, to nie było ładne. Stoisz. Inka, jeszcze czuł, princesa. O, zdecydowanie dłuższy. Dobra, koń. Wsiadam. Strzemiona sobie poprawiam. Kurwa. Poczekaj. Zadajesz trudne pytania. Dobra. Rękawiczki mam, już zakładam. Wiesz co, no... Wiem, że się przydają, szczególnie na koniu, którego się nie zna. Ostatnia? Tak. Poczekaj, nie spiesz się. Spróbuję. Wiesz, no nie wiem, po prostu pytanie, jak się bardzo princesa pcha do przodu i jak ter... I jak tercet toleruje takie coś, co mu... Czego nie lubi? Witaj w klubie. Ale w poniedziałek. Jak ja patrzyłem na te puśliska, no to one się, tak powiem, proszą się o katastrofę. Tak, ale wyglądają, jakby miały w dowolnym momencie pęknąć. Moje. One są takiego dziwnego, jakiegoś dziwnego pożywa. Ha, 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 ha.
Tak. No bo ja taki z rajdów kojarzę, tam zawsze na bazie byłeś, ale nie pilno, no bo to są. No bo on tam stał. Słucham? Nie, on jest na emeryturze. Od dwóch. No, to Magda lubi, że tak powiem, wyolbrzymiać rzeczy. A nie, ja przepraszam, ja... Nie, nie, ja źle usłyszałem, ja myślałem, że mówicie o tym, od kiedy Zefir jest na emeryturze. Ja z tobą, tak? No... Mogę... Widzę, widzę, złości się. No to zwolnij trochę. Przed Igora, tak. Zdecydowanie. A z Marcin ci ile lat zle? Ale ty się wmawia ile z Marcin. Ja jestem właśnie pierwsza. A, nie tak długo. No nie tak długo. Nie spiesz. Ja tak moim rodzajem 20 parę lat na klasie. No. A Małgosia ma bardzo fajnego męża, ale są totalnie różni po prostu. To właśnie te im dziody. Roger ma na imię, wygląda tak jak taki Indianin trochę, nie? No, ale on miał prawie włosy do pasa, to się ostatnio wziął na życie pasa, to się pierdolą, ma też takie... No, bo tak się wziął, nie powinien go podjaje. A jak Małgosia ma blond, to on ma takie ciemne, też takie skręcone, nie? Tak, on ma ten ciemny, właśnie jak to jest ja, bo ja tak osiwiałam, to mi trochę... Na tych blond to nie widać. No i? I on jest taka, wiesz, siła spokoju ogólnie. W każdym razie takie robi wrażenie tutaj, nie? Opowiadałam, co się Robertowi ostatnio o tym swoim kubku, jak go wiozłaś. A, dachu. No ja do Wilańskiego dojechałam. Pokręgi tempo, sprawdzę strzemiona, bo zaraz będziemy kursować. Ja już i tak dalej nie jestem w stanie ściągnąć tego popręgu. Bardzo często, raz na dwa lata. Ale mnie to co się stało, że ci wsiadłeś? Nie no, ale nie no, wsiadał już to jest chyba trzeci raz po przerwie, tak? To co to się stało, że Magda ci do tego wróciła? Nie wiem. On sam chciał. Znaczy, aha, to tak to jest, no dobra, to mogę sobie już zrobić przerwę. A co? Odjeżdżenia. No nie, a to nie jest tak, że sam chciałeś teraz wrócić? Chciałem. Nie no, raz był na placu na pół godziny, drugi raz na placu na godzinę, no i teraz teren, tak? Dwa razy z Markiem przeżył jakoś. Ciężko, bo ciężko, ale przeżył. No i miał być teren, a że akurat dzisiaj Robert ma urlop, tak jak ja, no to zaproponowałam, że on jechał. Jak już ten urlop ma, to niech na to jest coś sensownego. No, chciałem sobie poleżeć. No nie widzę, żeby princesa jakoś zostawała z tyłu. Ona jedzie z nosem w zadzie Inki cały czas. No bo jest tempo. W tempie Inka zamula, a ta ma szybsze tempo. Aha. Ma dłuższe nogi. A w galopie potrafi zostać z tyłu, tak? Będzie galop? Co? Ja kiedyś musiałeś dużo na koni jeździć, co masz swojego konia. Nawet miał dwa, nie? Nawet. To miałeś i do mijania. Nie no, jeździłem. Ale raczej na takie włóczęgi, nie po placu. Wiesz, zaskoczyła mnie. Zastanawianiem się? Tak. Ja też tak. Raczej koń nie ostrzega 5 minut wcześniej, będę się zastanawiać. To się zastanawia po prostu. Ale ładna ta princesa jest. Ładna, ładna. Teraz na zawody ma jechać. Wyobraź sobie ujeżdżeniowe w sobotę. O, czy nagle spontanicznie okazało. Bo taka Wasia, co dzierżawi Europę, miała na Europie jechać, ale nagle jej zakazali. Dlaczego? No bo są dziwne.
I no i ona się zapisała, nastawiła i w ogóle, że to takie dobre dziecko. I dobrze jeżdżące zresztą. 15-latka taka, chuda, długa. No bo my zaproponowaliśmy, że pojechała na którymś naszym konie, że sobie wybrała. No i ona wybrała jeszcze na princesie. Dobra, gotowi do kłusa? Tak. Spokojnie, spokojnie. W sensie jedź spokojnie. Thank you.
walczę z kręgosłupem. No. Walczę z kręgosłupem. No nie jest dobrze pod tym względem, muszę coś z tym zrobić. No widzisz, więc to mnie martwi. Nie pchaj się. Ode mną nic raczej nie kopię. Znaczy, że to ha ha. Będzie górka, pod górkę galopem, na górce się zatrzymamy. No jedź, jedź. Bo... No. O kurde. Nie, to mi się nie podoba. Gdzie jedziemy? Aha. Czekaj, czekaj, jedź. Mam nadzieję, że takich górek już nie będzie. Dlaczego? A bo uważam, że w tej chwili moje umiejętności nie były za dobre jak na ten podjazd. No to tym bardziej, jeżeli ty uważasz, że to było łagodnie, to ja nie chcę mniej łagodnych. Nie no, słuchaj, wiem jak mnie telepało w siodle, tak? Jak? No widziałaś pewnie, a nie wiem. No wiem, widziałam. Ale jesteście marudni. Ty widziałaś śmierć w oczach, nie? Wystarczyło przejść do półsiadu, pani sam w jakiś tam się zatrzymał. A myślisz, że przecież wysiadywałem, nie jechałem, ale nadal nie było to... Rozpaczliwym. No tak, nie no to wiesz. Ja go dobrze znałem, on mnie dobrze znał. Czasem spadałem, ale zasadniczo. Znaczy bywały galopy, ale po płaskim, ale nie jeździłem, nie szukałem Monteverestu żadnego, żeby. No, do momentu, kiedy przestało być. A dlaczego przestało być? Dlatego, że Robert zaczął za rzadko jeździć. I on odwykł i koń odwykł. Że on zaczął być smutniwy, tak? Tak. Chodził raz na dwa miesiące, to się położył, tak? No tak, ale to nie w czasie nie jeździ na nim? No nie. Tam, na Zefirze można było po pół roku wsiąść i jechać normalnie, więc ale to... Ale Robert, nie o to chodzi. Koń odwyka, no nie opowiadaj mi. No jak nie chodzi teren, to się zaczyna bać, bo się odwykają, no. To nie chodzi o to, że poniesie. Małgosia, a czemu pozwoliłaś teraz i kłócę? Taki łagodny zjazd, on nas i wstępę. Skróć wodę, otwórz się do tyłu i trzymają mnie ze skrótem. Nie, nie, przyjdź i po prostu mi wyrzeknie. Co? Co mówisz? Do terceta mówiła. To są jej wewnętrzne dialogi. On nie jest niegrzeczny, tylko mi pozwoliłaś po prostu.
Czy ona próbowała kopnąć? Ona nie kopie, Robert, ja zaraz wysadzę z tego konia, bo nie wytrzymam. Ja się zapytałem. Nie, bo tak mi, wiesz, tyłek podleciał do góry nagle, a nie było żadnego. I się pytałem po prostu. Nie wiem, no. Jak nie wiesz? Masz jakiś problem z nią? Nie ma. Co? To ja ci będę mówił. Zaraz mi powiesz, że marudzę. No mogę tak powiedzieć. Jest takie ryzyko. Jednak miej odwagę być szczery. Nie będzie następnej razy. Dlaczego? Dopóki sobie kręgosłupa nie zrobię. A co mam zrobić? Może się jakaś szmata powiewa tutaj. A co mam zrobić? Naprawić. Ale w jaki sposób? Ćwicząc. Co? Ćwicząc. Mam. Od kogo? Od lekarza. Dawno temu. Chodzimy pod górkę, ale w tępę, łagodną górkę. Proszę się nie rozpędzać. Słyszą tam z tyłu? Czy słyszą tam z tyłu? Łagodna górka, chodzimy w tępę, nie rozpędzać się, bo są dziury. Chodzimy na górę, Małgosia. Tępem, łagodna górka. Nie rozpędzamy się, bo są dziury. Idziemy dokładnie za mną. Kiedyś trzeba będzie. Co? Nic, nic. Tak. No to po co się pytasz? Bo nie byłam do końca pewna, chciałam się upewnić. Tak jedzą ci, który dzisiaj nie? To co jeździ? Tak, a to nie wiem, nie chciałam tak. Bo ja nie wyjeżdżałam za bardzo z Rikanowa, to tam u nas to nie słychać tak. Bo dzisiaj to nie ma szkoły, nie? Dzieci się nudzą i podpalają domy i stąd te sygnały. No słyszeliście o tych takich jakichś, to na zebraniu nam nauczycielka mówiła. Małgosia, słyszałaś o tym? O tym? Że jedno jakieś wróżce ognia, co rodzice... Tak. Nie. To ja słyszałem. Że jakaś taka gra jest niby dla dziewczynek, która im każe jakieś tam, jak już wszyscy pójdą spać, to każe im wstać w łóżka, wymówić jakieś magiczne zaklęcie. I potem iść do kuchni, ale tak, żeby nikt jej nie widział, odkręcić wszystkie kurki z gazem i położyć się spać.
co? Tak, i jak się obudzi, to już będzie wróżką, magiczną wróżką ognia, czy coś takiego. No, no, no. A druga jest gra, jak się nazywa? To z Rosji podobno przyszło. A druga gra jak? Jakiś wieloryt? Czy? A nie, to nie znam. Ale to dzieci tu grają? No, podobno niektóre tak. Niestety. A druga gra jest jakiś niebieski wieloryt, czy jakoś tak? Który, ten wieloryt jakiś jest na, nie wiem, ta gra na 30 dni, czy ile? I on każe każdego dnia jakoś tam tym dzieciom się okaleczać. O Boże. No aż w końcu popełnić samobójstwo na końcu, tak? Ale jak to złożyłeś, że dzieci nie się złożyć? Wiesz, dzieci robią różne dziwne rzeczy, które przeczytają w internecie, niestety. Zależy jak duże dzieci i jak bardzo podatni na wpływy, tak? Różnie to bywa. A u nas też już to niestety weszło, ale na szczęście ponad nie było przypadku samobójstw, tylko jakichś okaleczeń, tak? To było wieloryt, tak? Chyba niebieski wieloryt jakoś tak. A ja dobrze pamiętam, bo to nam Rysława Krzymi na zebraniu opowiadała. Ale w ogóle ja mówię do niej na tym zebraniu, mówię, ale jak to w ogóle cel miał ktoś, co wymyślał coś takiego? Mówię, ograniczenie przeludnienia na świecie, czy to ja nie wiem, no. No bo jaki cel ogólnie tak. Tego, nie? No to jest tak jak z tymi, co puszczają fałszywe newsy. Puszczają i cieszą się, jak to się rozprzestrzenia, tak? Mają frajdę, bo zrobili coś, co o czym jest w mediach, w swoje 5 minut. Sobie tam wciążyć w ukryciu, ale wiedzą, że o nich mówią. Tak. Będziemy za chwilkę wchodzić w wóz po piaszczystym, szerokim wjeździe. Wchodzimy z tempem na wprost zjazdu Małgosiu. Proszę. Wolno nie głosować, tylko jest na rower trzeci czasy. No z górki ogólnie nie galopuje raczej. Tylko wchodzę z tempem, więc nie pozwalać koniowi głosować. Lecę w tył Małgosia, krótka poza, nogi do przodu, tak? Ja nogi do przodu. No ty nie koń, no. Koń też. Proszę mnie nie rozśmieszać, bo się uduszę. Powolutku za Inką. Bujamy się przyjemnie w siodle na boku. Czy nie tak jak to słuchają bosy? A ty jeszcze nagrywasz to wszystko, nie? Tak. Wiecie? Tak. Super, zapomniałam o tym. Nie wrócę na boku. Sama mówiłaś, że szczerość jest cenna. No to już jest, moi, że tak powiem, widzowie są do tego przyzwyczajeni. Brawo dla was. On ma gabinet na Podlesznej. A, w Warszawie na Podlesznej? Tak. A w Dziekanowie to znamy tutaj, jak on się nazywał, kurde. Zbyszek Zdrajkowski. No, on jest szefem tutaj rehabilitantów. To jest też bardzo dobry, no ale są inni dobrzy podnosi. Tutaj w szpitalu w sensie. A, w szpitalu? Mojej mamy na kuzynka pracuje jako tego rehabilitantka, ale to nie czuję, że to tak. A jak ma na imię? No ja właśnie popamiętałam, bo chyba że wszyscy wszystko odpuszczą, bo się nie zapytałam z Antoszą, która przyszła, ale zapomniałam. Ja mam dobrze. Chyba to taka zawinięta, taka świetna odpuszcza. Ona nie ma dzieci, nie ma wszystko. Taka fajnie spojrzała. Ciepła, 43 stopnie. Słuchałam? Nic. Powiedziałem ciepła, 43 stopnie. Osóbka ciepła. A, bo na to mówię, to nie ciepła. Ważna ślawa.
Znacie się? Pan z klasy Antosia to trochę ci blował, co? Nie, Antoś się kocha w jego córce. On ma 4 córki. No nie znam. I to już przestał próbować syna? Nie pytam się, tak jestem. Myślę, że chyba mnie nie poznał ten tata. Całkowicie. I dlatego większość napadów na bank się robi w strojach jeździeckich. Tak. I potem mamy co to do łowienia. Tak jest. Znów jakiś jeździec obrabował bank. Bo mu zabrakło na pensjonatowe. A to na pensjonatowe, na nowy kaprak najnowszej kolekcji. Teraz to trzeba, wiesz, przelansować. Żeby mieć tam na plusie do wiedzy, tak? Małgosią też rozmawiałam o tym hasle, nie? Że plus ileś do wiedzy, albo minus ileś do wiedzy, tak? No. Nie musisz jej tak krótko trzymać, one są nauczone. No ale wtedy idzie z nosem w tym. Nie wchodzi. Jak Inka będzie się służyła, to ją popchnę do przodu. Dwie ręce z wody w kłusie i w galopie. Wstępie może iść na nóż. Więc tak, na razie wyzwolimy od kart. Patrz, co chwilę jest zmieniciem. Na koniu mnie pan zastał. No, można było, ale teraz to już ten. O 12 jest już tak, cztery rano to monika prowadzi. To na pewno nie będzie jakiś szalony, bo tam jest taki dorosły człowiek, no nie jeżdżą po schodach, ale no. Ale to ja nie wiem, czy mam tam koni, bo nam tam dwa kuleją teraz. Trzeba by zobaczyć. Może o 15.30 na Karinę jakby chciała. Dobra, będzie mi się do zobaczenia. To zależy na co? No na kłusa. No dobrze. Tylko zjedziemy z tej drogi, bo ona wbrew pozorom tylko wygląda na taką ładną drogę. A mi się tu właśnie Karina zapadła i zaczęła kule. Bo tutaj nie nagle jedzie, więc się nagle dziura, nie? Aha. Bo tutaj było rozkopywane i kładzone kable elektryczne. A to się znowu nie jest jasek, to nie, rozkopywali, kładli kable elektryczne. I potem zakopywali. Ale pół roku było rozkopane. Dobrze. To kłusem. Bardzo mówi.
Nie słyszę. Nie usłyszałem, że łydki co, po co? Nie. Nie. Nie chcecie galopować? Nie. Ja nie muszę, ja was pytam. Ja nie chcę. To nie jest dla mnie teren, tylko dla was. Ja nie wiem, jak się. Dobra, to pojedziemy sobie potem, spróbujcie też jechać przez te drążki. Ora. To nie jest straszne. Chociaż łódki podwiedzą. Nie galopujemy, nie. Głosujemy, Małgosia. Wyłącz tryb panika, głosujemy. I tak patrzą i tak rzucają spod pyska, pff, turyści. A co wy tak się na galop zablokowaliście? Co? Ja się nie czuję gotowy. Ale ty jeździłaś, Małgosia, na tercecie bardzo dużo czasu. Co? Ty bardzo dużo czasu na tercecie jeździłaś. Ale to Małgosia, to nie jest, że on robił takie rzeczy, tylko że ty nim nie kierujesz. Bo jak ty puszczasz różne wody... Ale on nie jest niegrzeczny. Zobaczcie, że to nie w tym rzecz. Ty dawno nie jeździłaś i puszczasz mu po prostu różne wody i on idzie gdzie chce. To jest w tym rzecz, a nie w tym, że on jest niegrzeczny. Ja nie was nie zmuszam do galopu, tylko pytam dlaczego. Bo ogólnie te konie nie są jakieś szalone. Teraz już mamy konie tak dobrane, że... Żadne nie są jakieś szalone w terenie. Ale one za bardzo po prostu nie są dawane. Teraz.
jedziemy potem. Mówiłaś stój, czy co mówiłaś? A sujki! No słyszę! Nie ścigaj się! Wiem. Tak niby miała trzymać dystans. No jak wyprzedza, to nie trzyma. No ty nie trzymasz. Słuchaj, sama mówiłaś, że trzyma dystans. Może dostępa już trochę. Większe urozmaicenia, na przykład oddział intensywnej terapii.
Wstęp do astmy. Jaki? Wstęp do astmy. Aha. Ale mam wstęp do choroby. Teraz już można im dać różne wodę, tylko nie pozwalacie iść w dół, tak? Taki jeden objazd, to trzeba będzie na chwilę skrócić, żeby nim pokierować, ale tak się... spokojnie. Tylko podskoczyła od parknięcia. O, teraz się pisze. Tak. Uwaga, jedziemy dokładnie za mną. Uczysam się troszkę tymi. Dokładnie za mną. Co? Ech, kurde, ale wybierasz ścieżki. Łeb wyciągnąć. Zbieram takie ścieżki, żeby was dostali w miarę dobrze. To pewnie przeciwko rowerzystom. No może, ale tutaj za bardzo nigdy rowerzysty nie widziałam. Nie wiem. Nawet jakie były te gałęzie, to nie widziałam. Bo tak szybko jeżdżą. Tak. A też mówiłam, że ostatnio pojechaliśmy sobie na wycieczkę, gdzieś mi jeszcze była. I tam przez groble w stronę Sadowej. No i tam jest taki kawałek na czerwonym szlaku, że jest bardzo nierówno. Są takie, no korzenie wystające. No wiem, lubisz takie tereny. Nie, na rowery nie bardzo, tak? W każdym razie jechała Oliwka, która, no po pierwsze, ona wysiadzi wyjedzie z domu, to ona już jest zmęczona. I dostanie w tyłu. No a poza tym jeszcze taka jest niezbyt ogarnięta na tym rowerze. No i ogólnie, no się mówi, że po prawej stronie, tak? Ale do czasem było trzeba uniknąć korzenie, więc trzeba było odjechać na środek na przykład, tak? Żeby się nie wywali. No i jechał na wprost rowerzysta. Taki sobie oczywiście ten plus 50 do wiedzy rowerowej. Tak? I z takim tempem powiem wam, że no na kilkadziesiąt na godzinę zasłuchał. I po prostu wpadł tym rozpędem prosto w Oliwkę, na czołowę. Aha. I wiecie, że jeszcze skurwił Marka? Jeszcze jego odjechał? I co, Marek się dał? No nie, Marek to w ogóle nie trzeba była sytuacja. No bo po pierwsze to on powinien uważać, gdzie z taką prędkością polecie jeździć, to po szosie jak tam chce to nie chce jeździć, tak? Tak. No. I po to zatem on wpadł prosto w dziecko, a on do Marka, że jak tam dziecko wychowuje, tak? A to nawet jedno z oczy, nie? Jak on z nią wpada, nie ona w niego, tak?
No i w każdym razie Marek do niego mówi tak: a pan wie, że tu w ogóle nie wolno na rowerach jeździć? A my byliśmy wszyscy na rowerach. A ten facet, żeby było śmieszniej, wcale nie powiedział, że no panie, przecież pan też jest na rowerze, tylko powiedział: a skąd pan niby to wie? Tak, typowa kłótnia. Jeszcze sobie bluzgnął i pojechał. Ale Oliwce coś się stało? Nie, na szczęście nie, no to się ugrudziła, ale no wiesz, no trochę idiota, no. Trochę. Ja to zawsze nawet jak na koni jadę, jak kogoś mijam, to wiesz, zwalniam. No, no. Żeby się nawet nie mówi o tym, że ja kogoś jadę, ale żeby się po prostu nie przestraszy, tak? To ja kiedyś z Zefirem dosyć głęboko w puszczy to było. Jakieś takie wąskie, kręte ścieżki, mocno zarośnięte. No i idę sobie, no może wolnym kłusem, jak nie stępem. I nagle z zakrętu, ale taka wiesz, ścieżka jednoosobowa, wypada rowerzysta prosto na mnie. No i wiesz, jak zobaczył, to zahamował, a ten hamowanie z piskiem takim mocnym, Zefir się przestraszył, wpadł w te krzaczory, ale nie no, ogólnie się przeprosiliśmy i pojechaliśmy dalej. Natomiast myślę, że był mocno zaskoczony, no bo chociaż nie wiem, no, czy on jak jedzie, to słyszy tupot, chyba nie. Nie, to też nie za bardzo było słychać. Aha. Tak, to na tej ścieżce w Grądach też mieliśmy taki but, który zawsze obserwowaliśmy przy powrocie. Też był taki zarośnięty. Taki pionierek czy traper taki, tak. Jeden, co ciekawsze. No, ja kiedyś na tam innej drodze to znowu obserwowałam, że ktoś zgubił wkładkę z buta. Jak można wkładkę z buta zgubić? Ktoś się mógł się pozbyć. Bo wiadomo, że przynieść rzecz nawet najcięższą do lasu jest łatwo, a pustą albo zdekompletowaną już wyniesie z ciężej. Małgosia, jak zakręcić, to jeszcze tą jedną prostą podpuszczujemy. Tylko zakręć za zakręt. Dobra, możemy? Widziałem. Skup się, bo tam ludzie. Ale to ja nie chcę ciemną robić, bo zaraz naprawdę dostaniesz odpływ. Ja naprawdę nie będzie jadę. To już trochę przy sobie, co za to? Nikogo nie robiłam. Dobrze, że... Ale możesz być pierwszy, ale nie powodu wypadku na koniu. Dobrze, że nie... Dobrze, że nie powiedziałem, jak tak rękę miałem w bok, czy ta ręka to jest plus 10 do wiedzy. Co? Jaką rękę? Prawą, tak, wiesz, tak.
Nie, przed chwilą jadąc. Bez wodzy taka ręka. Aha. Luzem. Aha. W bok. Dobra, dajcie już im całkiem luźne wodę. No już sobie machają łbami, tylko niech nie jedzą ziemi. Bo te... Jak chce, to może wyjąć sobie nogi ze strzemion, pomachać. Cześć. Dziękuję. My. Tylko co? Tak. A bacik to go użyj, Małgosia. Chodź. A co to ma strzemię? Bacik. Nie strzemieniem bijesz konia, tylko bacikiem. Yeah.